Hej, cześć, witajcie moi wszyscy widzowie. Dzisiaj będzie odcinek trochę inny, bo pomyślałem, że sobie będę nagrywał na słuchawkach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak wyjdzie dobrze, no to fajnie, a jak nie wyjdzie dobrze, no to trudno. No w dzisiejszym odcinku pomyślałem, że skoro na farmę się nie udało, no to zajmiemy się może rozbudową swojego domku. Przemodernizujemy ten domek. Tak jak mówiłem, potrzebujemy 24 kłód. Fajnie będzie te kłody pozbierać z tego. No i tak jak mówiłem, będzie to trochę odcinek testowy, bo sprawdzę, jak się nagrywa ze słuchawkami, czy będzie mnie wszystko dobrze słychać, czy nie będzie tutaj trzasków, bo te trzaski słychać dobrze, kiedy nagrywam bez słuchawek przynajmniej. Ciekawe, czy teraz będą słyszeć te trzaski, czy będą trzaski w czasie nagrywania, czy nie. Jak będzie to samo, albo będzie gorzej nawet, no to po prostu wrócimy do normalnego nagrywania. Trzeba będzie jakoś się przyzwyczaić do tego. Może, nie wiem, spróbuję na jakimś kontrolerze zagrać, może jakiegoś pada wyciągnę czy coś i spróbuję na padzie grać. Mam ten statyw, to można w statyw wykorzystać. Dobra, teraz wracając do tematu, no to... Tak jak mówiłem, kontynuujemy naszą rozbudowę domku. Mieliśmy zrobić farmę, ale no... Z tego nic nie wyszło, to zrobimy coś łatwiejszego, czyli po prostu modernizacja domku, zrobimy jakieś takie fajne ściany. Myślę, że nawet nie będziemy robili kamienia, po prostu sobie zrobimy bruk, będzie chyba o wiele lepiej wyglądał w takim przypadku. I mamy kłód obecnie 5. No 5 kłód na pewno nie starczy, tak jak mówiłem, potrzebujemy ich aż 24, więc no, trzeba się przygotować na to. Hop, hop. Hop, 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 hop. Dobrze, mamy tak. 11 kłód, jeszcze potrzebujemy 13 i będziemy mieli tyle, ile potrzebujemy. No niestety problemy też są z jedzeniem, bo nie ma niestety jedzenia, którego możemy zjeść. Mamy niby jabłka, ale jabłka wolę sobie zachować na później i zrobimy sobie złote jabłka wtedy. To nie są te same złote jabłka, co te ulepszone, te takie wykokszone na maksa, te tak zwane koksy. To są zwykłe złote jabłka, ale i tak one dają jakiś tam bonus, więc lepiej sobie zebrać to złoto, zrobić złote jabłko, takie nawet to słabsze, to zawsze nam się przyda. Spróbuję, nie wiem, coś później upolować, ale to nie będzie na sen. W ogóle ciekawie wygląda akacja z tymi liściami, bardzo takie interesujące. Taka akacja z zwykłymi liściami, takimi ciemnymi. Słońce widać, że jest w zenicie, więc no spokojnie, mam jeszcze sporo czasu na wydobywanie. Ja powtarzam po raz kolejny, niszczę liście, bo to moim zdaniem czekanie, aż liście same spadną, to jest po prostu marnowanie czasu. Może jak się poczeka, no to tych rzeczy wypada więcej, ale ja, tak jak mówiłem, nie jestem osobą cierpliwą, ja to wolę od razu je zniszczyć, proszę. No i 4 sezonki mamy, widzicie tutaj. Nawet niszcząc liście, no to już mam 4 sadzonki za to. To jest jednak dużo. O, i 5. sadzonka. Jeszcze patyk. No 5 sadzonek to jednak jest mega dużo. W ogóle jeżeli chodzi o dźwięki, no to powiem wam, że ja teraz nie słyszę żadnej muzyki. Po prostu gram cicho. To w następnym odcinku potem urogluję, to zobaczymy, czy na filmie te dźwięki są głośno, czy też nic nie słychać. Wydobądźmy te liście. Też słuchawka to nie ma co przesadzać z tym dźwiękiem, bo potem jak za długo słuchasz głośnej muzyki przy słuchawkach, w ogóle za głośnych dźwięków, no to też nie jest to zdrowe. O, mamy już dwie te sadzonki. Dobra, nie ma drzewa, nie ma tu nic, nic nie wpadło, chyba nic, to sobie postawmy jedną sadzonkę. Dobra, tej drugiej nie będziemy stawiali, tutaj postawimy ją dalej. Tu jest ta ciekawa akacja, jeszcze musimy 3 te deski zdobyć. Tu w ogóle nawet sięgają do tej wioski te akacje, no to jest jednak dość interesujące. Dobra, na razie zostawmy te 21, później sobie pozbieramy. O, krowa. Krowę możemy zabić. W sumie jak tutaj już zrobimy tą, powiedzmy, częściowo rozbudujemy domek, a raczej zmodernizujemy go, no to potem sobie pójdziemy na polowania, bo jednak, tak jak mówiłem, problemy z mięsem duże są. O, teraz zostałem 3, więc na jakiś czas mi starczy. Zjedzmy se. Idziemy teraz sobie chociaż zrobić ściany. Zastanawiam się, co tutaj zrobić z tą ziemią, bo ta ziemia troszeczkę mi nie pasuje. Ale to też później ją wyrównamy. Na razie zajmiemy się taką prostą rzeczą.
No i pierwszą rzecz, jaką zrobię, to jest po prostu przesunięcie tych drzwi, bo mi nie pasują w tym miejscu obecnie. Postawmy je tutaj. W sumie tak będziemy chcieli najpierw zrobić taką rzecz, że podłogę zrobimy z bruku. W ogóle mój koncept jest taki, że obecnie chcę zrobić całą z tej ściany, wszystkie ściany z bruku i tylko narożniki zrobić z kłody. Piec sobie przeniesiemy, stół rzemieślniczy sobie przeniesiemy, łóżko też sobie przeniesiemy na razie. Zrobimy tak. Crafting oraz piec postawimy sobie tutaj i tutaj też postawimy sobie piec. O. Od razu doświetlmy to. Zróbmy tak. Tu postawmy jedną pochodnię. Tu na razie postawmy drugą. I trzecia niech będzie tu. Proszę. Tak będzie doświetlony domek. Chociaż w sumie i tak jedna pochodnia chyba będzie wystarczająca. To możemy postawić o tu na przykład przy skrzyni. I proszę. Już domek jest fajnie doświetlony. Łóżko sobie postawimy o tutaj. Nawet tu możemy sobie łóżko postawić. Noc nadchodzi, ale mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze czas, możemy sobie... Tu zróbmy sobie tak i tak. Tak, tak. I zajmujemy się. Tutaj nawet ścianę przy tej szybie, z której nawet normalnie z bruku. Hop. Teraz nam kilo wpadnie, ale i tak mamy na tyle kamienia, że na spokojnie nam starczy na zrobienie kolejnego kilofa. Dobra, jest już ciemno, więc możemy iść spać. Idziemy spać, w następnym dniu będziemy kontynuowali, nawet zrobimy dach z tego bruku, żeby to pasowało. Crafting i kilof. I robimy kolejny kilof. Jak tam skończy się kilof kolejny, to z następnym, no to potem sobie wykorzystamy to nawet drewno do zrobienia patyków. I tak nam patyki wypadły z drzewa, więc no taki recykling. O, niestety zniszczę sadzonkę, kiedy jeszcze co wyrosło. No niestety nie jest dobrze, nie jest dobrze. Tu sobie wydobądźmy. Na razie jak tu rosną, to sobie zrobimy tak drzwi nawet. Ej, gdzie są drzwi? Ej! Ja zabrałem drzwi, nagle ich nie ma. Ale że nie popsułem tego. Hop. Stawiam pochodnie. Ale naprawdę? Nie wiem, co się stało z tymi drzwiami. Powinny one być tutaj zostać. Trudno się mówi, dobra. Kontynuujmy z... No i tak te ściany będą mniej więcej wyglądać w środku. Tylko tutaj postawimy te kłody i będzie to idealnie. Teraz najważniejsze, żeby nie biegać się z tym toporkiem, żeby tutaj nie wyżłobić i nie zrobić tak brzydko rzeczy. No tu woda na razie będzie taka dziwna, tutaj będzie niestety pływać. Niestety nie mam wiadra, nie chce mi się wiadra szukać teraz. Dobra, niech tak na razie zostanie. Tu sobie zniszczymy to jeszcze. Dobra, tu na razie sobie zasypmy żwirem, żeby to nie pływało. Jak zdobędziemy żelazo, to będziemy kontynuowali. Będziemy kończyli. Dobra. Teraz zajmijmy się tutaj. Hop. Hop. Tu sobie wydobądźmy ten piasek. O, i tu będą... Tu będzie przejście takie ładne. Okno na razie zostawmy takie, niech będzie. Nie, w sumie wiecie co? Przestawię te drzwi, jednak te drzwi mi nie pasują w tym miejscu. Jednak te drzwi mi nie pasują. Wolę poprzednią lokalizację drzwi, czyli tutaj. No i że te... O, teraz drzwi się drzwi pojawiły. Dziwne, że mi wtedy drzwi się nie pojawiły. To wstawmy od razu je tutaj. To będzie to. Tu wykopmy kilofem to miejsca. Tutaj wstawiam bruk kolejny. Hop, hop. I tak to będzie wyglądało. Tutaj sufit jest gotowy. To, co miałem zrobić, to, co miałem przygotować, no to jest gotowe.
Teraz jedynie zostało tutaj górę przygotować, no to na górze sobie zrobimy prostą rzecz, takie wyrównanie terenu. Tylko wyrównamy teren. Drzewo jakieś wrosło, to wrosło drzewo, to potem sobie je zetniemy, zrobimy od środka te kłody. Albo wiecie co, od razu to zrobię, nie będziemy tutaj na takimi drobnostkami się przejmować. Jedno tutaj drzewo zniszczymy, nam starczy. Hop. Hop. Chyba, no niestety wyciąłem to drzewo. Właśnie to jest problem tych... to jest niestety problem, że jak źle naciśniesz, to niestety tutaj... Świetnie. Dobra, możemy to od razu przetworzyć na deski. Od razu sobie deski zrobimy z tego. Teraz najważniejsze, żeby po domu nie łazić z toporkiem, żeby tutaj przypadkiem... nie ukroić kory. Dobra, mamy trzy teraz sadzonki. Posadźmy jedną tutaj, drugą posadźmy na przykład tutaj, niech będzie. I trzecią posadźmy tam, niech będzie, okej. Oj, spadłem niestety. Dobra. Tu wodobądź postawmy kamień, bo i tak tutaj będziemy kamień wstawiali. I teraz uwaga, wstawiamy kłody, żeby teraz nie postawić... O, węgiel. Węgiel nam się zawsze przyda. Jeden węgiel to jest zawsze coś. Teraz trzeba postawić kłody. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No takie ładne takie zakończenie. Tu może na górze bym jeszcze coś zrobił, ale to... później. Zostały nam dwie kłody. Zostawmy tak. Dobra, wydobądźmy jeszcze to drzewo. Potrzebujemy 8 kłód, więc raczej z tego nie będzie 6, to będzie 5. 3, 4, 5. Ale zrobimy chociaż... chociaż postawmy w takie miejsce, gdzie to będzie widoczne. Możemy jeszcze po jedno drzewo pójść. Zniszczyć to nie będzie jakiś tam duży problem dla nas. Wiemy, gdzie te drzewa są, to możemy je na spokojnie znaleźć. I tu jeszcze, hop. O, już się zaczyna robić ciemno, zaczyna się robić ciemno, to trzeba będzie... Hop, drugie drzewo. Nie, to mi się nie podoba. I to postawmy. Proszę. Wracamy z powrotem. Zjedzmy mięso, pójdziemy spać. A potem kolejnego ranka pójdziemy sobie ściąć jeszcze jedno drzewo. Zrobimy sobie te narożniki. To będzie koniec odcinka. Ewentualnie jeszcze będziemy musieli zrobić jeszcze jeden kilo, bo pewnie mi zostanie zniszczony. Na pewno. O, 5 sadzonek, bardzo dużo sadzonek dostaliśmy teraz, 2, 3, 4, o nie, 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 to piąte nie. Ostatnie wstawimy tu na górze, niech będzie. Hop, trzy takie puste. Dobra, kilofa już nie mamy. Idźmy zrobić kolejny kilof. Pyk. Tutaj, dobra, łóżko połóżmy na razie tak, potem się ewentualnie przedstawi. W ogóle też można by zrobić przemeblowanie, ale to przemeblowanie zrobimy sobie jutro. Więc moi widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Podsumowując, tutaj trochę zrobiliśmy, przerobiliśmy domek, wygląda teraz o wiele lepiej. Co zrobimy w następnym odcinku? Postaramy się tutaj jakoś, żeby to na górze wyglądało, tą górkę powiedzmy trochę zetniemy, trochę ją spłaszczymy. I może pójdziemy na jakieś polowania sobie, nie wiem, opolujemy jakieś zwierzęta, bo jednak... no niestety z jedzeniem mamy trochę problemów, a że jedzenia nam będzie teraz potrzebne, no to pójdziemy sobie, opolujemy trochę zwierząt. Może pod koniec jeszcze sobie, nie wiem, spróbujemy lekko jeszcze zrobić farmę, ale to przygotujemy po prostu pod kolejne sezonki. Więc to było wszystko. Do zobaczenia. Pa, pa.